Srebrny. Oh, yeah? Telewizja. Witamy serdecznie, Siurek. I redaktor Łodyżko. No właśnie, długo nas nie było. Ale wracamy. Wracamy za darmo. Ciągle jak wasze nałogi. Tak, zaczęliśmy kilka innych rzeczy, ale tak czy inaczej mówimy do was dzisiaj, ponieważ dzisiaj, co dzisiaj? No właśnie, dzisiaj jest kolejna rocznica urodzin, jakże przemiłej. Różowej. Miłości naszej, wielkiej. Fantastycznej, samych serc naszych. Tak jest i... no... pi! Oje, tak czy inaczej chcielibyśmy wam zaśpiewać piosenkę z okazji urodzin Różu Wlepnetowego, oje! Oh, yeah. Tak jest, uwaga, 3-4. Uwaga. Tylko Wlepnet, ukochany Wlepnet, dzisiaj mewa czeka na urodziny twe. Tak, jak widać, miłość nas cały czas kwitnie. Cieszymy się na samą myśl, że dziecko rośnie. My parę lat temu dokonaliśmy abordażu z tego jakże przyjemnego różowego statku, ale jako prawdziwi piraci. Ale wzięliśmy ze sobą bardzo dużo różu w sercach, w dupie, w workach. Tak oje, oh yeah, mamy i się bardzo chętnie dzielimy. Tak jest, mamy. Przepraszam, mamy cały czas, jak widać, dzielimy się również. Tutaj ja mam różowe gać. Serce ma różowe przede wszystkim. Naturalnie. Więc z tej okazji chcieliśmy życzyć wszystkim fanom Różu Wlepnetu i tego całego zła, które się dzieje w mieście, wszystkiego dobrego. I miłego. Tak, bo zło może być dobre. Zło może być dobre, natomiast w naszych sercach nie ma jakiegoś coś tam. No, powód, dla których nie przechodzimy są... No cóż, jestem trochę żółci, ale no, taka jest rzeczywistość, to jest naturalne, nie? To jest różowa żółć, nie przejmujemy się. Oh, yeah, a więc... See you later, alligator? Tak jest. Ciao, no ciao. A, chciałbym się pożegnać i zapowiedzieć, że jeszcze się pojawimy i wrócimy do was. I to za darmo, wrócimy, oh yeah. Ciągle za darmo. Wlepnet, robaki.